Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, za nami duży patch i nie mam zamiaru wam tutaj wszystkiego czytać, jednak rozwiązano problemy z Adą Hederberg, nie będzie animacji, gdy otwieramy karty stadionowe, opisy grup WB, no trochę tego jest, prawda? Też są zmiany w rozgrywce, style gry, podania na dobieg i podania na dobieg plus niepotrzebnie wpływały na podania bez przyjęcia, piłkarze mogli wykonywać nieautentyczne ruchy, próbując zatrzymać piłkę. Zaraz zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Mamy również nowe ewolucje, jednak zanim do nich przejdziemy, odbiorę moje nagrody za czwartą ligę, oczywiście nagrody ulepszone, grałem wczoraj wieczorem, by je zdobyć, i bierzemy opcję niewymienną, opcję, w której dostajemy to cztery paczki o wartości około 160-170 tysięcy, coś w tej okolicy. Miałem to trzymać na jutro, ale jednak istnieje szansa, nic potwierdzonego, żebyście mnie później nie cytowali, że dzisiaj wieczorem pojawi się paczka z bohaterem do zrobienia w SBC. Niestety po ostatnich wyzwaniach trochę krucho u mnie z foderem, dlatego wybrałem tę opcję niewymienną, cztery paczki, te inne, które mam, zostawiam na jutro, żeby jednak mieć co otworzyć. To samo będzie się tyczyło nagród z kwalifikacji i czekajcie, bo tak jasno się zrobiło, ale może po prostu ten patch wpłynął na to, jak te paczki wyglądają. To jest Toni Kroos, ale może to będzie podwójny? Nie, ale nadal to Toni Kroos, dobra ocena. Na przemian, mega paczka rzadkich kart, ale serio, tak jakoś jaśniej, coś musieli kombinować. Polska, napastnik, i to będzie Ewa Pajor czy Robert Lewandowski? Ewa Pajor, ale to też jest bardzo dobry traf, bo po pierwsze puszczę ją z ławki, po drugie 87, drugi walkout dzisiaj będzie do SBC. To nie jest podwójny, prawda? Bo nie zauważyłem, jak szybko się ta karta wyświetliła. Nie, dobra. I w środku jeszcze Manu, Medima, Raspadori, no reszta kart też, Jastrząpiko i Myśliwy, i jeszcze 3000 monet. Nie no, powiem wam, że okej. Za nami dwie paczki, dwa walkouty. Czy utrzymamy te pasy? Może coś specjalnego? Może taki ała? Dania, środkowy pomocnik? No niestety, Eriksen. No i ostatnia paczka z nagród. Ja jestem zadowolony, naprawdę. Sypnęło solidnie. Mam nadzieję, że będziesz czego zrobić tego bohatera. I jeszcze tutaj lewo obrońca Niemcy. Zakładam, że piłkarka, prawda? Tak, Rausz pod Ewę. Więc tak, na jutro zostawiam paczkę za 100 koła, którą dostałem z zadań. Prócz tego mam... Dobra, otwórzmy takiego 75+, no raczej inaczej. Jak coś tutaj trafię, to dobrze. No na pewno to będzie coś dobrego. Co to... to jest Reinildo, jednak... Ja nie pamiętam, co to za kraj. Mozambik, okej. I to jest właśnie piękne tej gry, bo ona też uczy geografii. Odblokowałem poziom 30 i mogę sobie wybrać jedną z tych trzech kart. Kogo biorę? Jeszcze nie wiem, dlatego spokojnie. Ale mam też paczkę 3x85+, i zastanawiałem się, trzymać ją na jutro czy na dzisiaj. Otwieramy to teraz. Widać, że gra w tym momencie jest po mojej stronie. No i co jak co, tu musi być walkout. Myślę, że nawet podwójny. Zobaczmy! Proszę, specjalne... Portugalia! Środkowy obrońca Ruben Dias, 89, to musi być podwójny walkout, ale dobra, nie jest, czyli w środku, kurczę. No dobra, czyli mam 89 i 2x85, ale wydaje mi się, że naprawdę, no jeśli wyjdzie dzisiaj ten bohater, nie będę miał problemów z ukończeniem go. No i Trippier, a Ruben Dias duplikat, no to nie otwieramy już dzisiaj. Znaczy, mogę sobie je przywrócić, prawda, ale i tak nie miałem zamiaru nie dzisiaj otwierać. Ogólnie jutro Ruben Dias ma być w evencie, ale nieważne, mamy nowego skrzydłowego i cofniętego skrzydłowego wojownika. Widziałem, że Wea z Juventusu jest w miarę dobry pod tę ewolucję cofniętego wojownika, no ja w klubie nie mam żadnej karty, też nie widziałem żadnego zawodnika, którego mógłbym tutaj fajnie wpasować. Szybki skrzydłowy, no niby można zrobić Kubo, ale bardziej się opłaca zrobić jego Potma. Lamela nie wygląda źle, z tego co widziałem powszechną opcją jest Politano, no bo jednak klub, narodowość. Jednak czy zapłaciłbym 50 tysięcy albo 40 zł za tę kartę? Nie wiem, tak jest, choć statystyki ma obłędne po upgrade'zie. Zwinność, równowaga, świetne tempo, style gry też w miarę przyzwoite, taka delikatna finezja. No można by się nad nim zastanowić. Jestem bardzo ostrożny z tymi ewolucjami. Chcę jednak zrobić złote rozświetlenie, część pierwsza i druga, ponieważ zrobiłem taką podstawową ewolucję Mateusza Kowalczyka. Dlaczego? Ponieważ szukałem kogoś, kto może mieć ewolucję i obserwuje mnie na Instagramie. Mateusz załapał się na te wytyczne i gdybym go przeprowadził przez te dwie ewolucje, to otrzymałby bardzo dobrą kartę. Jest na to trochę mało czasu, bo pozostały mi 4 dni, dosyć późno się obudziłem, ale spróbuję. Muszę z nim rozegrać 2 mecze po prostu, więc wrzucamy go dzisiaj w kwalifikacjach do składu. W ogóle, jeśli chcecie sobie sprawdzać ewolucję różnych piłkarzy, to według mnie najlepsza strona obecnie, która to oferuje, to FootGG. Tam macie, no, wszystko, po prostu wszystkie możliwe kombinacje, nawet najlepsze drogi ewolucji, dzięki czemu nie pominiecie żadnego kroku. Wydaje mi się, że wygram te dwa mecze z Mateuszem Kowalczykiem w środku pola. Może kiedyś się przyda do jakichś wyzwań, turnieju, może mistrzostw Polski, nie wiadomo. Warto mieć taką mocną polską kartę, plus po pełnym ulepszeniu, teraz wam to wyświetlam na ekranie, on wygląda no naprawdę przyzwoicie, jak to wiem, może jeszcze później będzie można go gdzieś wrzucić. Dobra, no mój skład się nie zmienił. Na koncie mam 30 tysięcy, ławka rezerwowych w miarę gotowa. Gramy, bo nie mam jeszcze kwalifikacji. Oj, 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 Inform Bellingham, Jesus Nunes, Mont
złożony zespół. Muszę uważać na centry z głębi, ponieważ ma tego Trippiera, ale to też oznacza, że muszę biegać tamtą stroną, ponieważ on jest cholernie wolny i możemy zacząć już od takiej prostopadłej piłki na ASM-a. Ten prawie to zrobił. A jak niektórzy mogli zauważyć, też ukończyłem ewolucję Joela Matipa i tak, no na razie go tu wrzucam. Kim wyjdę na Food Champions na ASIO, szczerze nie wiem. Zakładam, że Konate i teraz zobaczmy. Mateusz Kowalczyk przy piłce. Kowalczyk, czy wjedzie w pole karne? Rywal go zlekceważył. Uwaga! Mateusz Kowalczyk, to jest 1-0! To jest brązowa karta, która w tym momencie strzela pierwszą bramkę w naszych barwach w tym sezonie. Szczerze nie spodziewałem się tego, ale to też może tylko pokazywać, jak on potężny będzie po tych upgrade'ach, prawda? No rywal, w sensie, czemu on jest tak dobry? O, Trent ma nową fryzurę! Już nie mogłem patrzeć na tego jego dready, więc jestem zadowolona. Teraz Salah, przy słupku! Okej. Jezus, lewa noga. No kurczę, bardzo dobrze to skończył. Ale robię coś nie tak, jeśli ze wszystkich moich kart na razie to ta najniżej oceniona jest na liście strzelców. Czas to zmienić. Griezmann, musnął. Jeszcze jedna. Salah teraz, cyk, 2-1. Kowalczyk, uwaga, dobre podanie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski, 3-1. No, powiem wam, że jest to nieprawdopodobny występ młodego Polaka. Bramka i asysta w debiucie. Pedri jeszcze ani razu dla nas nie strzelił. Mateusz Kowalczyk, nie no, jeśli on to zrobi po raz drugi. Kowalczyk ze słabszej nogi. Jeszcze Salah, 4-1. Ja chciałbym powiedzieć, że gram jakoś na siłę na tego Kowalczyka, ale tak nie jest. On sam się pokazuje w dobrych strefach. Przed chwilą dzięki niemu padła bramka. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy jakąś ewolucję bramkarza. To wtedy mógłbym rzucić Kamila Grabarę. Byłoby zgranie z duńskiej ligi plus polskie. A teraz Salah, lewy, niepotrzebne przyjęcie. Kurczę, myślałem, że od razu zrobi dwie przewrotki. No i tak właściwie po tej pierwszej połowie nie zauważyłem, by kiedykolwiek grę przycięło przy playstylach, więc jeśli to naprawili, to jestem w niebo wzięty. Najlepsza gra w historii. W notkach patchowych, jeśli mogę to tak przetłumaczyć na nasz język, napisano też, że poprawiono zachowanie sędziów w określonych sytuacjach, dlatego mam nadzieję, że już nie będzie czerwonych kartek, jak i karnych z dupy. A teraz uwaga, Kowalczyk, on wjeżdża w te... Aj, nie uda... Chodź, jeszcze się utrzymał przy piłce. Kowalczyk. No i Lewandowski do załatwienia Martinez. Nie, no on go w ogóle nie ma prawa dogonić. Lewandowski po długim, bez kombinowania. 5-1. Dobra, więc po 72 minutach stwierdzam, że gra już nie zacina, gdy wyświetlają się te informacje o playstylach. Jednak, no, gdy były te info przed chwilą o hypermotion, niezła bramka, to chwilę po... Inaczej, gdy znikają te informacje, to gra lekko klatkuje, ale... Najważniejsze z tymi playstylami, nie? Bo jednak te info hypermotion można sobie wyłączyć, a nawet jak miałem wyłączone informacje o playstylach, to i tak to zacinało, to miało sens. Aj, nie trafiłem tam ślizgiem, Jezus, dobra, 5 minut do końca, to się nic nie stanie, jak tutaj stracę. No i jeszcze jedna dobra piłka do Gabriela Jezusa, Matip leciutko ośmieszony, to była moja wina i wygrywamy! Bilans w kwalifikacjach 5-2, próbuję walczyć o 8. Dobra, jeszcze jeden mecz i Kowalczyk dostanie pierwszy upgrade, ale był to zaskakująco dobry mecz. No, słuchajcie, patrząc na te statystyki, on nie ma prawa być tak dobrym. Nazwa drużyny przeciwnika to Majcia Rzeklinka, cokolwiek to ma znaczyć, opęda z Wernerem. Ojej, już spociłem się patrząc na to. No jest to ogromny sprawdzian dla naszego młodego środkowego pomocnika. Mam nadzieję, że udźwignie tę presję. Zaczyna od, no, kapitalnego podania do Salaha, który nie spalił. Chorągiewka pozostała na dole. Salah. Powtórka z wodu. Mohamed Salah. Serio? Niestety nie sposób dogonić Adeyemiego. Rywal ma cholernie szybki napad i... Serio? Skończył nim? O Jezu, to może być najlepsza asysta, jaką widziałem. Lewandowski, zachowałem zimną krew. 1-0, Griezmann, jesteś czarodziejem. Uwaga, wbiega Lewandowski, to jest okazja na główkę. Lewy z woleja, 2-1. No i panie i panowie, to jest znów świetne podanie od Griezmana. Salah, szybszy od Upamecano. Sprawdzamy jego prawą nogę. Trafił w bramkę? To jest plus. Griezmann, znów Lewandowski, przyjęcie i teraz 3-1, jego hat-trick w tym spotkaniu. Nie no, naprawdę, tak na początku ten lewy tak średnio chodził, ale zacząłem go po prostu chyba lepiej wykorzystywać i wydaje mi się, że jednak zostanie z nami na to Food Champions, chyba że jutro trafię Mbappe. Kowalczyk, czyżby asysta, Salah, przyjęcie, strzał, to jest 4-1. Kowalczyk lewy, no byłby znaleziony, gdyby nie ten podły Gorecka. A troszkę już ośmieszony, Frimpong i teraz... Proszę, niech to skończy się golem, dośrodkowanie, Griezmann, a jeny no. Mam wrażenie, że nigdy nie sfinalizuję akcji, w której robię takie sztuczki, a szkoda. Aj, pomyłka, ale to raczej nie sprawi, że przegram, no. Mamy kolejne zwycięstwo, kolejne kilka ładnych bramek Roberta Lewandowskiego, no trochę siwy się stało, odkąd zagrał u mnie kilka meczów, to nie moja wina.
Szczerze nie miałem w planach grania całych meczów tym Mateuszem, ale no w ten sposób odblokowałem pierwsze ulepszenie. Jego strzelanie zostaje zwiększone aż o 16, no i teraz wygląda na naprawdę przyjemnego, srebrnego zawodnika. Jeśli teraz wygram 3 mecze z aktywną ewolucją, to będzie oceniony już na 80, a gdy będzie oceniony na 80, będę mógł go wrzucić w drugą ewolucję, złote rozświetlenie, część druga, przez co będzie ostatecznie oceniony na 84 i jeszcze zyska playstyle. To naprawdę będzie przyjemna karta. No jeśli grałem się nim dobrze w wersji brązowej. No nic, no ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro i mam nadzieję, że wieczorem wyjdzie ta paczka z bohaterem. Jeśli tak, no to jutro zapowiada się przepiękny odcinek. Z góry życzę wam powodzenia, jeśli coś takiego się pojawi. Do jutra. Cześć!